Jakim pięknym stanem jest, kiedy nie ma się w ogóle potrzeby udowadniania innym czegokolwiek. Po prostu robisz to, co robisz, i masz frajdę z procesu, w którym się znajdujesz. A że czegoś nie wiesz i nie umiesz? No, nie wiesz i nie umiesz. Wszak właśnie się uczysz. Skąd masz niby wiedzieć, skoro nigdy wcześniej się tym ani nie interesowałeś, ani już tym bardziej tego nie robiłeś? Przy czym dość często okazuje się, że solidnie zaniżamy swoją wartość z uwagi na obfitą ilość doświadczeń, którymi, jak lubimy mawiać, życie nas obdarowało. No tak, przecież ty byłeś tylko biernym obserwatorem i nie masz z tym wiele wspólnego. Zobaczmy, czy aby na pewno. Dzień dobry w 98. odcinku Happiness Veggie podcast. Wygląda na to, że za dwa tygodnie będziemy mieć tutaj setną audycję. No, właśnie pękłam z dumy. Bardzo miło mi, że kilka następnych chwil spędzimy wspólnie. I tak swoją drogą po ostatnim podcaście zrobiło się sporo zamieszania. A to cieszy. Wszak myśl o tym, co się wydarzy, jak dziś nie wydarzy się nic, no daje do myślenia. Okazuje się bowiem, że ma się większy wpływ na swoje życie niż by się przypuszczało. Dziś pójdziemy krok dalej i zajmiemy się Twoim indywidualnym doświadczeniem. Zazwyczaj traktowane jako zło konieczne i nadbagaż, od którego najlepiej się odciąć, porzucić w nagarę i rozpocząć z czystą kartą. Trochę nie zdając sobie sprawy z tego, że ta krótkowzroczność mogłaby przyczynić się do zaprzepaszczenia czegoś absolutnie wspaniałego. Zatem chwila dla Ciebie, czas start. Zachęcam do polubienia tego kanału, wciśnięcia dzwoneczka i ruszamy. Temat na dziś, Twoje doświadczenie jest Twoim bogactwem. Doświadczenie to wszystko, co do tej chwili z nią włącznie stało się niejako częścią twojego życia, a idąc głębiej stało się tobą. To taki twór, który determinuje, co o sobie myślisz, w jaki sposób się zachowujesz, co lubisz, czego się obawiasz i tym podobne. Niestety w większości przypadków słowo to ma negatywny wydźwięk. A więc i odbiór. Niemniej jednak, jak słuchasz mnie dłużej, być może wiesz już, że ja raczej jestem zwolenniczką patrzenia na doświadczenie jako na coś, co wzbogaca i nadaje kierunek. Na tym etapie zupełnie nie ma konieczności, żebyś się ze mną zgadzał. W ogóle nie ma potrzeby, żebyś z czymkolwiek się zgadzał. Niemniej zachęcam do pozostawania w otwartości na nową wiedzę, wszak żywot jest ograniczony w czasie, przynajmniej w tym wcieleniu, i po stokroć inaczej drepcze się po tym świecie, kiedy zamiast walczyć ze wszystkim w imię jakiejś idei, pozostawia się sobie przestrzeń do samodzielnych poszukiwań. Jednym z kluczowych elementów komunikacji jest wymiana. Wymiana zazwyczaj poglądów, co oznacza, że przypuśćmy dwie osoby, żywo dyskutują na jakiś temat, i każda z nich ma zupełnie inne spojrzenie na daną sytuację. I to jest fantastyczne. A niestety bardzo rzadko patrzymy na to w ten sposób. Wszak dlatego, że ego mówi walcz o swoje. Ty masz rację. Musisz mieć ostatnie zdanie. Wygraj ten słowny pojedynek. No, przypomnę w gwoli ścisłości, że rozmowa nie jest pojedynkiem. Kto by jednak o tym pamiętał? Moje jest najbardziej mojsze i kropka. Tak powstają konflikty. Kiedy jednak pole widzenia trochę rozszerzymy, tu następuje element zaskoczenia, bowiem widzimy więcej. Wyobraź sobie dwójkę ludzi, dajmy na to, rozmawiają żywo na temat strachu. Po czym najważniejszym, najważniejszym jest zaplecze każdej z tych osób. Uwaga, skup się teraz. To, o czym myślisz. I jak interpretujesz daną sytuację, rzeczy czy ludzi, jest efektem twojego indywidualnego doświadczenia. To bardzo, bardzo, bardzo ważne, bardzo. Pora, żeby to sobie napisać, przetrawić i uzmysłowić. Powtórzę: to o czym myślisz i jak interpretujesz dowolną sytuację, rzeczy czy ludzi, jest efektem twojego indywidualnego doświadczenia. To, że coś wiesz, nie ma wiele wspólnego z tym, że to rozumiesz, a do stosowania to już w ogóle daleka droga. Zapauzuj sobie, zapisz to, przeczytaj i daj sobie możliwość usłyszeć na ten temat własny komentarz. Dobrze, wróćmy sobie do tych dwóch osób, które żywo kontemplują na temat strachu, przy czym pierwsza ma od stuleci zaplecze w postaci wspierających osób. Niezależnie co by się wydarzyło, wie, że może na nich liczyć i często słyszy od nich, dasz sobie radę. Druga osoba zaś dorastała w domu, gdzie opiekunowie bez przerwy mówili jej komendy typu Uważaj, zostaw, nie ruszaj. Po co ci to? Nic z ciebie nie wyrośnie. E, daj mi to, ja to zrobię szybciej i lepiej. No i wyobraź sobie, że te dwie osoby z totalnie innych planet próbują dojść do porozumienia w temacie strachu. Inne definicje, no bo doświadczenia inne, opisać mogą w efekcie skrajnie różne rzeczy. I nie ma tu, kto ma rację, bo racja ma każdy, wszak punkt odniesienia jest nieporównywalny. W ogóle my, jako ludzie, jesteśmy zupełnie różni, dlatego taki nacisk kładę na indywidualność. W psychologii jest coś takiego, co nazywa się efektem fałszywej powszechności, co w wolnym tłumaczeniu oznacza skłonność do przeceniania powszechności własnych poglądów oraz przekonań. A niedoceniania alternatywnych. Nie wszyscy myślą tak, jak ty. To, że coś dla ciebie jest oczywiste, absolutnie nie oznacza tego, że dla twojego rozmówcy lub w ogóle innych ludzi, również. Jak można tego nie umieć? No można! Ciebie tata uczył wiercić dziury w ścianie, grzebać w śrubkach i wymieniać rynne to jednak nie ma nic wspólnego z tym, że wszyscy faceci potrafią to robić. To samo dotyczy tego, że nie wszystkie dziewczynki bawią się lalkami, a nie wszyscy chłopcy na balu przebierańców chcą być supermenem. Pora na wgląd w siebie. Rzadko, bo rzadko, ale jednak otrzymuję wiadomości od osób, które potrzebują znaleźć ujście swojego żalu, czasem jadu i bardzo usilnie próbują wylać wiadro pomyj ze swojego życia na mnie. Cóż, jednak to nie jest moje i w efekcie sami zostają ze swoimi brudami. Nie wchodzę w dyskusję z takimi ludźmi, bo nie mam na to przestrzeni. Niemniej, na potrzeby tego podcastu, sam fakt, że takie rzeczy się zdarzają, bardzo nam się przyda. Prawdopodobnie kiedyś wdałabym się w dyskusję i broniła swego, a w rezultacie byłaby słowna przepychanka, której tak po prawdzie mój rozmówca ode mnie oczekuje. I wspólnie orzygani byśmy byli pretensjami do siebie nawzajem, do świata i własnej niedoli. Ale dzisiaj nie ma nic z tych rzeczy. To nie jest moja sprawa i babrać się w niej nie mam zamiaru. Bo ktoś ma ciężko, bo takie i takie doświadczenia go spotkały, bo to tamto i siamto. No okej, okay. ale co robisz z tym stanem rzeczy, żeby go zmienić, skoro ci tak bardzo nie pasuje? Jęczysz i brzęczysz, tak? No to jakby na tyle pracy. <laughs> okej. Okay. Gdybyś poznał całą historię mojego życia, wszak w podcastach umieszczam tylko wycinki, to wierz mi, spać byś nie mógł po nocach. Ale po co ci to? Jak byłam już na dnie, to myślałam, że to już koniec i gorzej być nie może. A tymczasem, chwilę później, okazało się, że dno jednak nigdy się nie kończy i można spadać w nieskończoność. Więc tak, może być gorzej i tak, zawsze, w gwoli ścisłości. To się samo nie dzieje. Ty w tym wszystkim uczestniczysz, świadomie lub mniej, ale uczestniczysz. I mała mróweczka. Pod tytułem Ja miała już dość spadania, dość kopania, plucia na mnie, robienia ze mnie kozła ofiarnego, wykorzystywania, okradania mnie, siniaków, ataków paniki, trzęsących się rąk, ciała, które odmawia współpracy, uciekania i chowania się. Wejście w dorosłość było bardzo burzliwe. i to głównie za moją inicjatywą, bo w większości sama zgotowałam sobie piekiełko. Choć niegdyś lubiłam odcinać się od odpowiedzialności i zrzucać ją na rodziców, pogodę i brak spadku w kwocie, która zapewniłaby mi jachty Ferrari we wszystkich kolorach tęczy i dom w Malibu. Niczego nie dostałam za darmo. Wydobyłam się z impasu, poukładałam sobie własne życie, i kiedy było już naprawdę wspaniale, z dnia na dzień odebrano mi wszystko, sześciusieńko, zlicytowano mnie do majtek i miało mnie to złamać. A tu niespodzianka, bowiem wiatr pochulał i ucichł. Zostałam z niczym, ale czy, aby na pewno. Kiedy już raz świadomie przejdziesz drogę przez wyciężania impasu, jesteś silniejszy. Wszystko, co do tej pory wydarzyło się, jest tym, jak to interpretujesz. Może być przekleństwem, a może być bogactwem. Ja wybrałam to drugie i nie jestem już ofiarą, chorągiewką na wietrze i przestraszonym dzieckiem. Czy mogło to moje życie wyglądać inaczej? Nie wiem, skąd mam to niby wiedzieć. Nie zajmuję się tym. Szkoda mi tracić energię na myśli, które prowadzą dokładnie donikąd. Wiem, jak wygląda moje życie w danej chwili, i to jest dla mnie najważniejsze. Tylko tu masz wpływ, tylko i aż tu. A co, gdybyś wtedy skręcił jednak w prawo? A, no i posunie cię to do przodu? Czy grzebiesz dla samego grzebania? Każda trudna sytuacja, która przez lata była ciężarem, dziś jest dokładnie tym, czym ją sobie wytłumaczę. Umysł jest niesamowity. Zwróć uwagę na bardzo ważny aspekt sytuacja, czyli coś i ty, czyli ktoś. Sytuacja cię łamie, czy twoja interpretacja? A, no właśnie. Żeby ładnie obronić siebie i często własne nieróbstwo, odcinamy się od wszystkiego, bo to świat taki niesprawiedliwy i rzuca na ciebie plagi egipskie, a ty, bidula, nie możesz nic począć. Najgorszym rodzajem tego są osoby, które za ten stan rzeczy obwiniają swoje dziecko albo dzieci, bo ja mam dzieci i przez to nie mogę chodzić na fitness, czytać, studiować itd. Przez to, naprawdę to, dzieci są ludźmi, nie przedmiotami. Po pierwsze, niezależnie jakie mają te brzdące źródło pochodzenia, one tutaj są i kropka. Jeśli Ty jako opiekun widzisz w nich zagrożenie własnego rozwoju, to odbije się to na ich przyszłości, bo uwaga, niespodzianka, dzieci to czują. Po drugie, dzieci są naszym lustrem, co oznacza, że robią i zachowują się dokładnie w taki sposób, jak robisz to. Ty. A co jeżeli dzieciaki to też możliwości? Jak byłam mała, moja mama zawsze mówiła, że jak masz za mało miejsca w domu, weź sobie kozę. I wtedy tego nie rozumiałam, a dzisiaj to jedno z moich ulubionych powiedzonek. Jaką postawę pokazujesz swoim dzieciakom? Do czego ich zachęcasz? Jak sam sobie radzisz? Jakich możliwości poszukujesz, aby zmienić swoją sytuację, na przykład finansową? jeżeli ci takowa nie pasuje. No co? Narzeka się łatwo, ale to nie przynosi żadnych spektakularnych rezultatów. Jak masz kraba, na przykład takiego, co to ma ze 3 lata albo więcej, to wyciągnij hantelki matę, powyginaj się trochę i zobaczysz, co zacznie robić twoja pociecha. Byłabym tym samym człowiekiem, gdyby nie krach finansowy, rodzinny i emocjonalny. Byłabym tym samym człowiekiem, gdybym nie zjeździła świata wzdłuż i wszersz? Byłabym tym samym człowiekiem, gdybym nie podniosła się po każdym zawirowaniu? Wielokrotnie chciałam poddać się, odpuścić i dać sobie spokój, ale czy to by mi, aby na pewno ten właśnie spokój dało, czy raczej nasiliłoby moje lęki? Czego możesz dowiedzieć się ze swojego życia? Czego uczysz się z sytuacji trudnych, o co możesz być bogatszy? Jakkolwiek absurdalnie to nie zabrzmi, impas jest największą szansą, lekcją i możliwością. O ile tego chcesz. Wszystko, czego doświadczyłeś, może być bogactwem. Sam zobacz, jeśli raz okradziono Cię w określony sposób, a później sytuacja jest bliźniaczo podobna, to gdzie jest źródło? Ludzie są okrutni, czy ty rozłożyłeś ręce i po pierwszym wydarzeniu zrobiłeś dokładnie nic rozciągnięte na całe życie? Ja na ten przykład, zanim z wielu rzeczy zdałam sobie sprawę, to powtarzałam bez końca działania bezmyślnie i za podobne rzeczy obrywałam w identyczny sposób. Świat się sprzysiągł przeciwko bidulce, czy bidulka jedzie schematem. Samo spełniające się proroctwo dotyczy negatywnych spraw. I pozytywnych. Bardzo to lekceważymy i nie doceniamy roli własnej sprawczości. Bowiem dzieje się dokładnie to, o czym myślimy. Jak uważasz, że nie zasługujesz na coś, to wszystkie Twoje działania ci to potwierdzą. Wszystkie. Przypuśćmy, całymi latami wmawiasz sobie, że nie potrafisz być konsekwentny. No to trudno, żebyś nagle zrobił coś od początku do końca. Wyjdź z tego, bo to nie jest za grosz Twoje. No i tutaj wkraczamy na temat związany z przeprogramowaniem systemu aktualnego. Bo tak jak wcześniej powiedziałam, samospełniające się proroctwo dotyczy również spraw pozytywnych. I uwaga, pułapka dla tych wszystkich, co robić lubią nic. Jakkolwiek silne nie będą Twoje myśli, bez Twojej inicjatywy czy tej pracy zadzieje się... No nic, afirmacje pomagają, ale nie wykonają za ciebie treningu. Warto mieć na uwadze, że budujemy harmonię pomiędzy umysłem, ciałem i duchem, więc twój ruch jest tutaj kluczowy. W innym przypadku po prostu siedzisz sobie w tej zimnej i ciemnej poczekalni, oczekując na cud, który jak już wiesz, no nie nadejdzie. Źródłem jesteś ty. Wiem, że trudno dopuścić do siebie taką myśl, jednak tak właśnie jest. Ty jesteś panem każdego zamieszania i tylko ty możesz je poukładać. Niezależnie ile i komu zapłacisz za wyniesienie śmieci, one nadal będą produkowane. Rozwój to proces. Każdego dnia można pracować nad uważnością, dostrzegając, co właśnie myślę i co mogę z tą myślą produktywnego zrobić. Co to za pogoda? Jakie korki, jak ty jedziesz? Pomaga? No właśnie. Masz wpływ na pogodę? No, nie masz na korek i to, w jaki sposób jeżdżą inni kierowcy, również nie masz. Za to przeogromny wpływ masz na własny odbiór i z tego po stokroć warto korzystać. To, że denerwujesz się, nie zachęca pór roku do zmiany kolejności, albo nie rozładuje ulicznego korka. Twoja postawa to Twoja wartość. A czy wiek ma znaczenie? Jak najbardziej, jeśli chciałbyś teraz startować w biegu dla sześciolatków albo uczęszczać na aerobik dla osób powyżej 70 roku życia. Wtedy rzeczywiście wiek jest istotny. Tymczasem rozwój własny nie zna określenia czasu, wobec czego jemu wszystko jedno, co to masz wpisane w ID, jaka jest twoja narodowość, a już w ogóle nie zajmuje się tym, czy utożsamiasz się z jakąkolwiek płcią, czy na ten moment nie masz takiej potrzeby? Teraz jest wspaniały czas, żeby rozpocząć. Gotowy bardziej nie będziesz. Nawet jak się super przygotujesz, to świat i tak cię zaskoczy. Kiedyś będąc w podróży, zarezerwowałam sobie nocleg, no i pojechałam tam. Po czym okazało się, że wylądowałam w szczerym polu, gdzie nie ma nic i nikogo. O budynkach to już nawet nie wspomnę. No także tak, cóż. Wtedy szukasz alternatywy, bo jak się ściemni, to oh, lepiej, żeby jednak nie. Spójrz na swoje życie z innej perspektywy. Każda Twoja umiejętność to Twój atut, pora to docenić. Wszystkie sytuacje, te lepsze i te gorsze, w zależności od tego, jak do nich podchodzisz, mają znaczenie i mogą pomóc Ci w teraźniejszości. Twoja niesamowita historia może stać się motorem napędowym dla ciebie. I dla innych ludzi siła jest w tobie, przyjacielu. Nie pomoże ci to, czego nie masz, a rzekomo mógłbyś mieć. Za to wspaniale sprawdzi się to, co już wiesz i co masz. Weź głęboki oddech. Jesteś kompletny, masz wszystko, czego teraz potrzebujesz. Twoja historia jest Twoim bogactwem, duch Twoją potęgą. Wyjdź sobie naprzeciw. Czas spojrzeć na swoje życie globalnie, wziąć z niego to, co przydatne i podążać już własną ścieżką. Nie musisz błagać o czyjąś miłość czy atencję. Możesz budować w sobie niewiarygodną siłę, z której będziesz korzystać nie do walki, a do wzmacniania siebie, bo nie ma nic piękniejszego, jak czuć się ze sobą dobrze. Wtedy wiatr zawsze wieje w dobrą stronę. Rzeczy układają się pomyślnie, a marzenia, nawet te najbardziej niewiarygodne, są bliżej realizacji niż można by przypuszczać. Sam decyduj o tym, bo to jest Twoje życie. Jeśli Ty tego nie zrobisz, ktoś inny zrobi to za Ciebie. Wspaniałości, dobry człowieku, stwórz sobie przestrzeń do wzrastania tam, gdzie jesteś. Trzymaj się, papa. Pa.